Sąd ostateczny. Na wstępie wspomnieliśmy o sądzie szczegółowym, który należy odróżnić od sądu ostatecznego. Otóż w dniu ostatecznym wszyscy ludzie staną przed sądem Chrystusowym po to, by otrzymać sprawiedliwą nagrodę lub karę. Na sądzie ostatecznym człowiek jako członek społeczności ludzkiej zostanie osądzony na sądzie powszechnym. Majestat Boży domaga się, aby człowiek poznał i uznał Bożą sprawiedliwość, miłosierdzie, mądrość i miłość nie tylko we własnym życiu, ale także na tle dziejów całej ludzkości. Tutaj zostaną odsłonięte przed całą ludzkością wszystkie zagadnienia dziejowe. Wtedy zrozumiemy ich prawdziwy sens, przyczyny i cele. Pismo Święte poucza, że dzień sądu nadejdzie w sposób niezapowiedziany. Wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie. Mateusz 24, werset 30. Zaraz potem przyjdzie Zbawiciel i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Następnie pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. Mateusz 24, werset 31. W jednej chwili wszyscy ludzie w swych zmartwychwstałych ciałach staną przed Trybunałem Chrystusa. Zgromadzą się tam także wszyscy aniołowie i szatani. Tradycja podaje, że miejscem tego sądu będzie Dolina Jozafata, leżąca przy Górze Oliwnej. Sędzią będzie Jezus Chrystus, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd oddał Synowi. Jan 5, werset 22. Teologowie twierdzą, że współsędziami obok Matki Bożej będą apostołowie. Mateusz 19, werset 28. Niektórzy święci i prorocy Starego Testamentu, święty Jan Chrzciciel, święty Józef. Na sąd ostateczny staną także aniołowie i szatani, choć ich los jest już dawno przesądzony i rozstrzygnięty. Aniołowie zostaną obdarzeni dodatkową nagrodą za dobro, jakie uczynili, pomagając ludzkości i narodom na drodze do zbawienia. Szatani zaś ujrzą razem z potępionymi oblicze Chrystusa, Pana Sędziego, który przyniesie im przekleństwo, co będzie dla nich źródłem nowej męki i rozpaczy. Przedmiotem sądu będzie dobro i zło. Wtedy ujawnione będą wszystkie dobre i grzeszne myśli, zamiary, słowa i uczynki. Gdyby to się bowiem nie dokonało, nie mogłoby zajaśnić w całej pełni sprawiedliwość i miłosierdzie Boże. Zostaną ujawnione wszelkie zamysły serc ludzkich oraz prawdziwy przebieg dziejów poszczególnych narodów i całej ludzkości. Wtedy każdy uzna Bożą sprawiedliwość, Jego miłosierdzie oraz Jego mądrość i miłość. Będzie to wielki triumf Boga nad całym stworzeniem, triumf Jego doskonałości i dopełnienie Jego chwały. Głównym przedmiotem sądu i zasadą, na której zostanie oparty wyrok pański, będzie czynna miłość bliźniego. Tak święta Ewangelia opisuje ten sąd. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych,
po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mateusz 25, wersety 31-46. W dniu sądu ostatecznego Syn Człowieczy odniesie całkowity triumf nad szatanem, grzechem i śmiercią. Wtedy to wszystko zostanie poddane Chrystusowi, a On sam jako Syn podda się temu, który poddał Mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Sąd ostateczny doprowadzi ludzkość do ostatecznego celu, dla którego Bóg ją stworzył. Będzie więc uczestniczyć z Chrystusem i Matką Najświętszą w wiecznej chwale w Królestwie Boga Ojca. Amen.